W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co dzisiaj będziemy robić, a będziemy pokazywać Wam to, jak fachowo korzystać z tej drukarki przy asekuracji tylko i wyłącznie produktów Stencil Printering. Prawda? Prawda. Zapraszam. Zapraszam. Żeby odbić i wydrukować jakby ten wzór, no to trzeba, ja akurat używam sketchbooka. Ten wzór musi być obrócony i tak, ja go obracam, tak? Obracam, zapisuję go, save image. No i wtedy tak jak już to było Epson, tu było to poprzednie, print photos. I on jest jakby do góry nogami, w odbiciu lustrzanym. To jest bardzo ważne w tym wszystkim. Tutaj znowu ponownie wybieramy tu quality. I tutaj odpowiednio. Odpowiednio skalujemy. Mamy tutaj dłuższą wersję papieru, którego używamy do przenoszenia naszych wzorów. Zamkniemy, no i dajmy na jeszcze dajmy mniejsze, bo nasz model może będzie miał print i leci. Należy na początku przede wszystkim obgolić dane miejsce, gdzie chcemy, ale tego nie muszę nikomu przecież tłumaczyć, to jest wiadomo. Golimy odpowiednio miejsce. Przygotowanie terenu pod budowę, to jest bardzo ważne. Żeby tutaj wszystkie kudełki nasze zostały usunięte. I to jest bardzo ważne. Ja już to mówię całkowicie poważnie, żeby usunąć wszystkie włosy, bo może się wdać jakieś torby lub włosowa, może się to zawinąć odpowiednio i może się zrobić stan zapalny, a ja na ten temat coś niestety, ale wiem. Więc wszystkie włosy. Porządnie odtuścić i też odtłuszczacz ma znaczenie. My używamy AHD 1000 i sprawdza on się naprawdę wyśmienicie. My używamy Protonu. Proton ma konsystencję żelową. Ona idealnie chwyca tą kalkę. Inne produkty mają inne zastosowania. My stosujemy Proton i bardzo ważne, aby nie przesadzać z tym Protonem, tak? Aby nie przesadzać, żeby nie nawalić tego całej masy, tylko żeby dobrze to zrównoważyć. Później jak już odbijemy ten wzór, to ważne jest, aby to dać wysuszyć. Z 20 minut to jest takie minimum, żeby kalka się dobrze trzymała. O. I mamy teraz takiego Super Mario, który Patryk sobie chcę wytatuować. O, mamy go już na skórze, ale ja zawsze jeszcze wolę, aby to wszystko dobrze wklepać, żeby to dobrze było wchłonięte przez skórę. Zawsze trzeba temu trochę poświęcić czasu, bo jednak chcemy mieć dobrze odbity wzór. I zaraz ważny moment. Jest Super Mario i lecimy. Jest to niesamowicie soczyste odbicie, które no, zachęca do tego, żeby tatuaż był również soczyście wykonany. Przemywamy teraz wodą z mydłem standardowo. Chyba, że ktoś nie używa mydła, no to nie używa. Jest teraz już ponad 20 minut i próbujemy przecierać. I ja teraz sobie, widzicie, śmiało, widzicie, trochę zeszło, no ale to nadal jest. I teraz, żeby nie było, biorę suchą stronę i trę suchą stroną. I
to jest naprawdę na siłę, na chama, tak? Widzicie? A teraz biorę, proszę ja was, drodzy użytkownicy stencila, bądź potencjalni, AHD 1000. Niech to trochę zacznie działać. Widzicie? To nadal się trzyma. To nadal się trzyma. Dawid, korzystasz z naszego sprzętu już ponad rok. Tak, zdecydowanie. Zainteresowałeś się sprzętem? Tak. Przetestowałeś go, tak. Używasz go cały czas w studiu i chciałem po prostu, żebyś obiektywnie podszedł do tematu i powiedział, jak to mniej więcej wygląda z twojej perspektywy. Mało tego, ja używam to ponad roku, ale jeszcze jest nas czterech w salonie. Oni, nasi tatuażyści również korzystają z tych, z waszych produktów i to jest spoko właśnie. Ja obiektywnie patrzę to pod kątem tak, ja mogę precyzyjniej drukować swoje wzory. To jest dla mnie też bardzo ważne. No bo jakieś napisy na przykład, czasami masz skomplikowane, wrzucam to w drukarkę i to już jest. Nie muszę kombinować i ręcznie drukować. Czas. Jakiś większy wzór. Wyobraź sobie teraz wzór na pół łopatki i ty musisz to ręcznie robić. Tutaj masz ten problem rozwiązany totalnie. I to dla mnie i dla naszych tatuażystów w salonie jest kluczowe. No taki był cel. Taki był cel, nie? Czas pracy tatuatorom oraz ewentualnie wpłynąć na ich jak gdyby stan, komfort pracy. Bo tak. Czasami jak masz widzieć więcej detali, tak. No to jest ok. Jak potrzebujesz mniej, to też możesz sobie to dokładnie zrobić. Więc jest wszechstronność, to ma ułatwiać i skracić czas pracy. Dokładnie. Jak już kalkę jest na skórze, to ona się po prostu trzyma, tak? Dokładnie. I to jest ważne. Ona się po prostu trzyma i to też jest kluczem. Bo to też daje tobie komfort tej pracy. Czasami ktoś się mocniej poddenerwuje, jakiś tatuażysta, tutaj po prostu zgadza ma wszystko się na miejscu. No i według mnie produkt jest, jak już wspominaliśmy, testowany ponad rok i czasami tam się drukarka zawiesi. No nie mówmy, że nie, ale to są właśnie tylko drukarki. I wtedy dzwonią do Stencil Printering, do biura obsługi, cyk i problem jest rozwiązany. Dlatego ja w 99% jestem zadowolony. Bardzo miło, dziękuję. Dziękuję.